No co, kochani, idziemy dalej. Teraz będzie przecudna wokalistka o niesamowitym głosie, niesamowitych możliwościach. Mi się ciągle wydaje, że ona nie do końca jeszcze te możliwości odkryła. Mieszkająca tu niedaleko mnie, tak trochę już za nią tęsknię. Alina Kulisz-Miś i Parias będzie jej utwór. Arek Zawieliński, którego nie trzeba przypominać, Na północ, nowy utwór, który przysłał. No i zupełnie, zupełnie dla mnie cudowny, niezaprzeczalny, po prostu, no, uwielbiam go i kocham Kajetan Drozd, wokalista, znakomity gitarzysta, o wyjątkowej naprawdę osobowości scenicznej. Był dwukrotnie zwyciężył na Rawie Blues, to było w 2006 i 2008 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Trzy płyty autorskie, składanki muzyczne Piotra Kaczkowskiego i trzy edycje wydawnictwa Antologia Polskiego Bluesa. To chyba 2008, 9, potem 11. Kajetan Drozd, no, bardzo specyficzny, choć zawsze w czarnym kapeluszu z dużym rondem. Uwielbiam Kajetana, jak gdzieś tam jestem, to ci macham. I przepraszam, że o tobie zapomniałam, dopiero teraz sobie przypomniałam, chociaż przecież znamy się dosyć dobrze. Alina Kulisz-Miś, Parias, Arek Zabiliński, Na północ i Kajetan Drozd, Leżysz całkiem naga.
zapraszają mnie do stołu. Dają strach, czarny głód, koszmar snu. Kochanie, jak ciężko świcie wstać. Jadę na północ, jadę tam pierwszy raz. Czy wiesz, kochanie, jak ciężko świcie wstać? Tu na południu nikt nie wie, co gram. Wszyscy mówią, graj bluesa, a co ja kurwa gram? Blues to nie solówy, niezbędny song, że forsy brak. Blues to jest podróż, początek mału piekieł bram. Jadę na północ, jadę tam pierwszy raz. Wrócę do ciebie, strumnie na tarczy, tylko tak. Wrócę do ciebie, strumnie na tarczy, tylko tak. Thank you.
przywykł do półmroku. Promień świecy nieruchomy, a ja obok, obok ciebie, tak szaleńczo zapatrzony. Leżysz całkiem naga. Pościeli białej, leżysz, śnisz. Czas się nie liczy. Ja ciebie słyszę.
Aj, Kajetan, Kajetan. No dobrze, moi drodzy. To była nasza zjawiskowa Alinka, Alina Kulisz-Miś i Parias, Arek Zawiliński, niesamowity gitarzysta, poeta w ogóle słowa, Na północ, Kajetan Drozd, który mnie fascynuje, leżysz całkiem naga. Usłyszałam niedawno, że polski blues, że śląski blues już się kończy. No, to była taka wymowa, bo dokładnie nie przytoczę. I takie mam przemyślenia, że chyba osoba, która to powiedziała, nie bardzo zna śląskie kapele, bo jest ich tutaj mnóstwo świetnych muzyków i wcale się nie kończy. Śląski blues dopiero pokaże, co potrafi. No dobrze, kto teraz będzie? A, jeszcze jedna sprawa, bo mi zapomniała. Jest tutaj na czacie Janusz. Ja chylę, Janusz, czoła przed tobą. Bardzo ci dziękuję za to, że promujesz polskich muzyków. Naprawdę, Janusz wyszukuje perełki. Ja zacznę chyba ściągać te zespoły od ciebie. I za to naprawdę wielkie szapoba, bo mało jest takich ludzi, którzy promują polską muzykę. Damian, Janusz, Sławek, z tych, których znam. Reszta to wszystko obcojęzyczne i wszystkie kapele nie nasze. No dobra, jedziemy dalej. No to teraz będzie Grzegorz Olejnik. Jego balladowy utwór Jedno z nas nie może się wylić. Tomasz Sawicki, Poczciwiec i Anna Chnatowicz, zupełnie inna stylistyka muzyczna. Odnalazłeś. Słuchamy, zapraszam. Eskimos,
wyświetlił najnowszy swój film. Nieszczęsny dygotał jak listek i siny od zimna aż był. Przypuszczam, że zmarzł, gdy wiatr suknię ci zdarł i już nigdy nie przestał się trząść. Wyszłaś pięknie, mój śnie, w tej zadymce we mgle. Proszę pozwól, niech wejdę w twój sztorm. Zabójstwa brutalne, wojny, egzekucje.
Zagapiłam się, bo napisał do mnie Marek Miś, że pięknie Wiesiu Olejnik interpretował Koena. No i zaznaczał, że to nie jest kawałek Grzesia, tylko to jest Koen, ale jego interpretacja tej ballady. I wiedział Marek, kiedy ma przyjść. Zaraz o tym powiemy. To był Grzegorz Olejnik, jedno z nas nie może się mylić. Tomasz Sawicki, Poczciwiec i Anna Chnatowicz, Odnalazłeś. A za chwileczkę usłyszymy Gustawa Elektryczną Manufakturę. Bez słów, machamy do Gustawa. Słyszeliście wywiad z Gustawem. I właśnie Marek Miś, czyli część kapeli, cudnej kapeli Przekrój Misia,
bardzo blisko związany z Aliną Kulisz-Miś, to znaczy jest jej mężem. No i ja już pisałam, Marku, do ciebie, że czekam na waszą zgodę, żeby przeprowadzić wywiad, tylko musicie znaleźć dla mnie trochę czasu. Marek Miś i Blues Bezrobotnego i Agnieszka Chrzanowska, też o niej wiecie, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów, prowadzi również audycję w krakowskim radio, tak jak ty, nigdy nikt. No więc, moi drodzy, zapraszam, słuchamy Gustawa, Marka i Agnieszkę.
ziemia sięga do stóp, nie wiem, co będzie ze mną, szukam szczęśliwych dróg. Proszę, jaka polska muzyka, polska piosenka i polscy muzycy są cudowni. Gustaw Elektryczna Manufaktura bez słów, Marek Miś Bus Bezrobotnego i Agnieszka Krzanowska, tak jak ty, nigdy nikt. Cudowne to wszystko jest, moi drodzy, i chyba najwspanialszymi muzykami są tak zwani niszowi muzycy. Nie oddałabym ich za żadne skarby. No dobrze, teraz będą cztery piosenki czterech wykonawców: Blaszko One Time, Delikatne Pragnienie,
Marcin Copik, Delikatnie, Włodzimierz Sobczak, Samotny w mieście, Bruce Ferajna, Czy to cię rusza? A później będziemy się żegnać i na koniec będzie jeszcze Piotr Selin. Trochę przedłużymy audycję, bo po mnie nikt już nie gra z tego, co widzę. Zapraszam.
powietrzem. Pragnę czuć, że jesteś. Nie proszę cię o więcej. Moim powietrzem. Nie proszę cię więcej.
gębie. Nie cieszy mnie.
popielnicy, liście jeszcze przed. W oknie żółta zasłonka nie pozwala zajrzeć w nie. Czy to cię rusza, czy to rusza cię? W kuchni szaleje pustka, okruchy chleba pamięta nóż, w lodówce tylko światło, a na półkach kurz. Czy to cię rusza, czy to rusza cię? I chodzisz spać, uczysz się w tej pustce trwać, życia łapać każdą chwilę, stopy wody mieć pod kilem. Czy to cię rusza, czy to rusza cię? Czy to cię rusza, czy to rusza cię? No powiedz, czy to cię rusza, czy to mam nadzieję, że was rusza polska muzyka i polscy muzycy i polska piosenka. Błażko One Time to był, Marcin Copik, Włodzimierz Sobczak i Grzegorz Olejnik. Ja właśnie otrzymałam, moi drodzy, informacje od kapeli Kazarus, kiedyś część z nich tworzyła nieistniejący już zespół Milczenie Owiec. Na razie są instrumentalistami, poszukują basisty i poszukują wokalisty. Przystąpili do akcji Sigma Gra Naszych. Jest nas już 121 muzyków. Jak dojdę do 1000, to wtedy będzie no chyba się poddam wtedy, no bo już się gubię czasami wśród nich, a poza tym muzycy to bardzo trudni ludzie do rozmów niektórzy. Moi drodzy, dobrnęliśmy do końca. 23 wspaniałych muzyków. W sobotę będą nowi, będą i starzy, będą instrumentaliści, będą nowe osobowości. Dzisiaj w wywiadzie poznaliście Piotra Selin. Cudownego naprawdę muzyka, pianistę klasycznego, który no śpiewa pięknie. Ja naprawdę jak słucham czy jego, czy Marka Misia, czy słucham wielu innych wykonawców, to utwierdzam się w przekonaniu, że no, śpiewać trzeba umieć. Znam takich, którzy śpiewają tak, że ich w ogóle nie rozumie. Oni śpiewają cudnie, mają wspaniałą dykcję. Zresztą no chyba wszyscy tutaj, których prezentuję od roku, prawie w grudniu minie rok, to są osoby, które warte są tego, żeby ich słuchać. Pamiętajcie, oni mają swoje płyty, kupujcie te płyty, warto ich mieć u siebie. Chodźcie na koncerty, jak tylko to będzie możliwe, no mnie bardzo tych koncertów brakuje. I słuchajcie dobrej muzyki z dobrym tekstem. Popatrzcie, 121 muzyków, niszowych muzyków. Gdzież oni są w tych wielkich mediach? Dlaczego się o nich nie mówi? Dlaczego ich się nie gra? Dlaczego wy ich nie znacie? Ale mam nadzieję, że poznacie. Temu służą wywiady, temu służy ta akcja Sigma Gra Naszych. Ja wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę usłyszycie jeszcze Kobiety Mojego Życia.
zostaje Tania i okruszek Piotr Selim z tekstami Hani Lewandowskiej. Dziękuję tym na odsłuchu zewnętrznym, dziękuję tym, którzy są na czacie. Na czacie widzimy jeszcze Anię, bardzo Ci Aniu dziękuję, Artura, Damiana, Grażynę, Janusza, Jurka, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Markowi i Alinie, którzy tutaj piszą na Messengerze. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję za to, że tutaj ze mną byliście, że poświęciliście te ponad 2 godziny na to, żeby posłuchać dobrej muzyki, żeby poznać wspaniałych muzyków. No i cóż, moi drodzy, miejmy nadzieję, że do usłyszenia w sobotę. W sobotę też mam nadzieję, że poznacie Elę Dębską. A dalsze wywiady są już umówione. No to co? Piotr Selim będzie, 3 piosenki, bo i tak nikt nie gra, więc po co ma grać Felix, jak zagra Iwonka. Życzę Wam przyjemnego jeszcze wieczoru, dobrych snów i uważajcie na siebie, naprawdę. Bardzo, bardzo uważajcie. Pa, pa. Kobiety mojego życia opływały najdalsze wyspy, przynosiły zioła, a ich kwiaty rozkwitały wyłącznie nocą. Kobiety mojego życia pląsały kołysząc Piotrami nad moim nieco zamglonym rajskim wizerunkiem. A pamięć, moja przyjaciółka, dyskretnie pukała do drzwi. Tik tak, tik tak, to my. Tik tak, tik tak, to my. A pamięć, moja przyjaciółka, dyskretnie pukała do drzwi. Tik tak, tik tak, to my. Tik tak, tik tak, to my. Mojego życia zbijały krew ze skrzydeł słynnie upadłych aniołów i otwarte na brzask wybiegały do dnia. Kobiety mojego życia przesuwały paciorki na przegód. Przyjaciółka dyskretnie pukała do drzwi. Tik tak, tik tak, to my. Tik tak, tik tak, to my. Czynią oni z jej dłoni motylami.
świecie z marzeń. Tu nikt nie mówi o winie, tu nikt nie mówi o karze. Tutaj się uczy jedynie, jak nie wyleczyć się z marzeń. Chłopcy, dziewczyny stąd odchodzą, przeważnie idą gdzieś parami. Zostaje tania, tania młodość i ci, co wciąż są tacy sami. Tu nikt nie mówi o winie, tu nikt nie mówi o karze. Tutaj się uczy jedynie, jak nie wyleczyć się z marzeń. Tu nikt nie mówi o winie, tu nikt nie mówi o karze. Mogę więcej, jest we mnie.
chcieć, mogę wiedzieć.